Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Skowroński i jestem adwokatem. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacać swojego długu, to może rozważasz ogłoszenie bankructwa, by pozbyć się tego długu. Jeżeli tak, to pewnie zastanawiasz się, jaka jest różnica pomiędzy ogłoszeniem bankructwem w rozdziale 7 a w rozdziale 13. Cóż, istnieje wiele różnic, ale najbardziej podstawowa różnica jest to, że rozdział 7 jest dla tych osób, które nie stać na spłatę żadnego zadłużenia z ich pensji. Tymczasem rozdział 13 jest dla tych osób, które mogą sobie pozwolić na spłatę części długów ze swoich zarobków. Żeby zakwalifikować się do rozdziału 7, należy generalnie zarabiać poniżej lub na poziomie średniego dochodu. To dlatego, że prawo przyjmuje, że klasza średnia żyje na ogół od wypłaty do wypłaty i ledwie im stać na opłacenie wszystkich potrzebnych do życia rzeczy. A więc jest to logiczne. Jeśli nie możesz zapłacić na rzeczy koniecznie, na pewno nie możesz sobie pozwolić, aby spłacić dług z Twojej pensji, więc nie musisz. Patrzymy tylko na to, co posiadasz, aby zobaczyć, czy masz coś, co jest warte więcej niż protegowane limity. Raczej jest to rzadkością, że coś jest warte więcej niż te limity, bo prawo generalnie chroni wszystko, co przeciętna osoba klasy średniej posiada. Dlatego w 99% przypadków, które ja założyłem na rozdział 7, Klienci wyszli z długu zachowując wszystko, co posiadali, włączając dom, samochód, konta emerytalne, pieniążki i wiele więcej. Ale jeżeli masz coś bardzo cennego, powiedzmy, że masz van Goga, ta rzecz zostanie zabrana i sprzedana, by spłacić swoim wierzycieli. Jakikolwiek dług spłacony z tej sprzedaży zostanie zwrócony wierzyczelom. A pozostały dług, który się kwalifikuje, zostanie umorzony, kiedy zakończy swój proces bankructwa w rozdziale 7. Ponieważ w rozdziale 7 zadajemy tylko dwa pytania: czy się kwalifikujesz i czy posiadasz coś, co może być ci zabrane? Rozdział 7 jest szybkim rozwiązaniem, które trwa od początku do końca zwykle nie więcej niż 4 miesiące. Teraz, jeżeli Twoje zarobki przekraczają średnie dochody, generalnie prawo wymaga, żeby założył bankructwo w rozdziale 13. Ale i tutaj nie mogę podkreślić tego wystarczająco. Jest wiele, wiele wyjątków od tej reguły. W rzeczywistości złożyłem rozdział 7 dla wiele osób, które zarabiają więcej, a czasami wiele więcej niż przeciętny dochód. Dlatego jest tak bardzo ważne, byś był reprezentowany przez doświadczonego adwokata, takiego jak ja. W rozdziale 13 zaczniemy od opracowania budżetu, aby określić, na jakie spłaty długu może sobie pozwolić po zapłaceniu najpierw swoich potrzeb. Te potrzeby są prawdopodobnie szersze niż myślisz. Są to rzeczy nie tylko jak żywność i odzież. Ale również spłaty domu, samochodu, rachunki za prąd, gaz, kablówkę, komórkę, ubezpieczenie i tak nawet internet. Cokolwiek pozostanie po zapłaceniu tych potrzeb, to jest co my nazywamy dochodem do dyspozycji. I z tego dochodu zaproponujemy plan miesięczny spłat przez okres nie dłużej niż 5 lat. Kwota, którą zwracasz, jest dla każdego różna. Ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby, zarobki i wydatki. Dla jednej suma spłat sięgnie 5%, a dla innej 50%. To się różni. Ważne jest, że spłacamy tylko tyle, na ile dochód do dyspozycji pozwoli. Po zakończeniu swoich spłat w rozdziale 13, jakikolwiek dług, który pozostał niezapłacony, a kwalifikuje się do umorzenia, zostanie umorzony. Jeżeli więc zaproponowałeś plan spłacić 15% swoich długów i to zrobiłeś, pozostałe 65% zadłużenia zostanie ci umorzone. Oczywiście, to jest tylko bardzo uproszczone wyjaśnienie głównych różnic pomiędzy bankructwem w rozdziale 7 a w 13. Istnieje wiele innych różnic i powodów, dlaczego ludzie składają jeden rozdział, nawet gdy kwalifikują się na drugi. Dlatego jest tak ważne, aby zatrudnić doświadczonego adwokata, takiego jak ja, aby poprowadził Cię w odpowiednim kierunku. Więc jeśli masz dług, który nie możesz spłacić, zadzwoń do mnie, adwokat Robert Skowroński, na 773-283-1600 po bezpłatną konsultację. Możesz mi również wysłać e-mail. Gwarantuję Ci, że po zakończeniu naszego spotkania Poczujesz ulgę, zmniejszając stres i niepokój, ponieważ razem stworzymy plan, nie tylko który wydostanie cię z długu, ale także zrealizuje Twoje cele. Czekam na Twój kontakt.